Cześć, dzień dobry. Nazywam się Anna Lipska. Jestem menadżerem zespołu do spraw komunikacji online w Banku Gospodarstwa Krajowego i dzisiaj razem z moją koleżanką Aleksandrą Kudą, ekspertką z tego zespołu, opowiemy o programie ambasadorskim w Banku Gospodarstwa Krajowego, w banku ze stuletnią e, tradycją. Dlaczego tak naprawdę zdecydowaliśmy się na wdrożenie tego programu? Jak podchodzimy do kwestii rekrutacji? A co najważniejsze, jak Dbamy o motywację i odpowiedni poziom zaangażowania uczestników tego projektu na te i odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w naszej prezentacji. Serdecznie zapraszamy. Przechodząc już do samego aspektu, dlaczego zdecydowaliśmy się na program Employee Advocacy w naszym banku. Tak naprawdę możemy podzielić na dwie grupy czynników. Czynnikami bezpośrednimi, które wprost wynikały z naszego zaangażowania i wdrożenia tegoż programu, było tak naprawdę wzmocnienie obecności banków kluczowych dla nas obszarach kluczowych, dlatego ponieważ one wynikają z naszej strategii biznesowej. Jest to zaangażowanie społeczne, zrównoważony rozwój, ale także współpraca międzynarodowa. Drugą taką grupą czynników która dla nas była szalenie ważna, była oczywiście obserwacja rynku, tego co się dzieje, wszelkiego rodzaju trendy, raporty i nie, nie bez powodu tutaj też mówimy, o takim pozytywnym wpływie, oczywiście, programów ambasadorskich firma, które są realizowane. Więc to było takim dodatkowym aspektem i takim, powiedziałabym, kopem dla nas do rozpoczęcia właśnie tego programu u nas w banku. E, istotnym elementem też jest e, sam fakt, że LinkedIn coraz to bardziej odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi oczywiście o realizację e, podstawowych narzędzi komunikacji, czy też właśnie coraz częściej wykorzystywane w, w komunikacji. Nie bez e, znaczenia był też sam. Element czy też wnioski, jakie znalazłyśmy z Olą w wielu raportach, że tak naprawdę w dobie, kiedy coraz częściej mówi się o tym spadku zaufania, najczęściej ufamy ludziom podobnym do nas, tak naprawdę. I też jakie są cele naszego pilotażu, a też tak naprawdę całego programu Employee Advocacy, który prowadzimy w banku. Przede wszystkim wyszliśmy z założenia i odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jak najlepiej budować wizerunek pracodawcy poprzez silną markę pracowników. I na tym właśnie najbardziej nam zależało. I tak jak Ania wspomniała. Odzwierciedla zaufanie do pracodawcy czy zaufanie do marek czy zaufanie też do sklepów internetowych tak naprawdę odzwierciedla się w komentarzach w opiniach innych uczestników czy też konsumentów i tak samo jest z marką pracodawcy I tak samo jest z marką pracodawcy ufamy pracownikom ufamy tym co co mówią o, o pracodawcy osoby, które po prostu tam pracują, i nam też przyświecało wykorzystanie czy też zaangażowanie pracowników, budowanie eksperckiego wizerunku naszego banku, Banku Gospodarstwa Krajowego, który zatrudnia bardzo wiele ekspertów. Angażujemy się w różnorodne działania zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego, czy też wspieramy eksport i ekspansję zagraniczną. I o tym chcieliśmy, żeby o tym dowiedzieli się wszyscy, a przez to, że ufamy pracownikom, chcieliśmy i zaprosiliśmy do tego naszych pracowników. Przy okazji też budując markę ekspercką właśnie pracowników, chcieliśmy, żeby to oni nauczyli się opowiadać o swoich projektach, o swoich działaniach i dzięki temu też wzmacniali swoją pozycję i swoją pozycję ekspertów. Celem jeszcze dodatkowym było dla nas pozyskanie partnerów i tutaj mam na myśli zarówno partnerów dla naszej instytucji, ale też partnerów do tak naprawdę, żeby rzecznicy mogli budować markę osobistą, czyli zaproszenia na konferencje, zaproszenia na, do udziału w panelach dyskusyjnych, a my z kolei jako instytucja chcieliśmy przyciągnąć talenty do banku, przyciągnąć nowych pracowników. Kim są rzecznicy w naszym banku? Kim są rzecznicy BGK? Do procesu, tak naprawdę, wyboru naszych rzeczników podeszliśmy, powiedziałabym, bardzo sprawnie, dlatego że skupiliśmy się na tych obszarach, na promocji, których najbardziej nam zale zależy. Jak już wcześniej wspomniałam, są to oczywiście obszary związane z zaangażowaniem społecznym, zrównoważonym rozwojem, współpracą międzynarodową, ale nie tylko. Skupiliśmy się także na obszarze IT. Cyberbezpieczeństwa, strategii, modelu biznesowego, czy chociażby tak jak Ola wspomniała, heru i rekrutacji. Niewątpliwie takim ważnym elementem było dla nas posiadanie oczywiście konta na LinkedInie i bycie tam aktywnym. Ale powiem Wam z własnego doświadczenia, jak pokazała praktyka. To nie zawsze jest warunkiem obligatoryjnym, dlatego że już teraz możemy się nawet pochwalić, że jedna z osób najbardziej zaangażowanych u nas w banku, zaczynała ten program tak naprawdę nie mając nawet konta na, na LinkedInie, a teraz jest liderem w, w czołowych kategoriach, które, które w ramach rywalizacji prowadzimy. No, i teraz przechodzimy tak naprawdę do, do tego, chcemy Wam opowiedzieć, jak to my robimy w BGK i dlaczego nasz projekt dobrze nam idzie, fajnie nam idzie i taki też zbieramy feedback nie tylko z organizacji. To, co jest ważne, to o czym Ania wspomniała, to był dobór uczestników. My w projekcie mamy naprawdę zaangażowanych uczestników, którzy publikują posty, którzy chcą publikować posty, którzy są otwarci na nowe wyzwania, bo też nie dla wszystkich osób, komunikacja w mediach społecznościowych jest czymś naturalnym i dzięki ich zaangażowaniu, dzięki temu, że są otwarci na nowe wyzwania, program naprawdę mamy bardzo fajne wskaźniki, o których opowiemy Wam później. Też to, co jest ważne z naszej strony, to cały czas wspieramy uczestników i wspieramy ich od samego początku, przygotowując warsztaty, warsztaty, które dotyczyły copywritingu, poruszania się w środowisku LinkedIna, uzupełnienia profilu. To też było ważne zwłaszcza dla osób, które tego profilu po prostu nie miały na Linkedinie ale też dalej ich wspieramy. Mogą wysyłać nam swoje pomysły na posty, które my później redagujemy. Mogą wysyłać do nas prośby o wsparcie graficzne, które też te grafiki przygotowujemy, więc cały czas mają, mają to nasze wsparcie i wiedzą, że jeżeli mają jakąś wątpliwość, czy dany post nadaje się do publikacji, to zawsze mogą nam go wysłać. A to, co dla nas jest jeszcze ważne, to my cały czas podtrzymujemy to zainteresowanie projektem. Rozmawiamy o tym w, na bankowych korytarzach, rozmawiamy o tym, kto zdobył najwięcej punktów, kto opublikował jaki post, ale też w. Prowadziliśmy moduł grywalizacji, dzięki czemu uczestnicy między sobą rozmawiają i zaczęli rywalizować między sobą o jak największą liczbę punktów. Co też jest dla nas dodatkowym elementem, również do rozmów. I powiem Wam, jako ciekawostkę, że nasza grywalizacja. Polega na samym zaangażowaniu uczestników. Nie mamy nagród, które są bardzo drogie, jeśli chodzi o, o zwycięstwo w tej grywalizacji. Są to symboliczne upominki, po prostu tak, żeby docenić to, to zaangażowanie. To, co jeszcze robimy, żeby podsycić to zainteresowanie projektem, to cykliczne spotkania, na które zapraszamy. Różnych, różne gości, różne osoby, ekspertów, tak żeby jeszcze więcej tą wiedzę, jeszcze, jeszcze bardziej nauczyć uczestników tego poruszania się w środowisku Linkedina. I angażujemy też uczestników w różnorodne działania, na przykład sesję zdjęciową, którą zorganizowaliśmy do kampanii wewnętrznej, o której opowie Wam teraz Ania. Tak, kolejnym takim właśnie elementem jest, jak docieramy do pracowników, i tutaj możemy już właśnie to jest to, o czym wspomniała Ola. E, przygotowaliśmy, a i owszem, sesję zdjęciową dla wszystkich e, praktycznie naszych ambasadorów, bo grono naszych rzeczników liczy 30 osób. E, my zrealizowaliśmy tę tą, tą sesję zdjęciową tak naprawdę łącząc e, prywatne zainteresowania z codziennymi obowiązkami. E, zapewne na, w trakcie naszej prezentacji mieliście możliwość e, podglądania tych ciekawych grafik. To są właśnie efekty tej sesji. E, no i tak naprawdę nasi rzecznicy oczywiście mogą się tym E, chwalić na swoich e, kanałach społecznościowych. To jednak nie wszystko. Zadbaliśmy również także o taką warstwę merytoryczną. Mamy specjalną sekcję w intranecie, która jest stricte poświęcona już e, samej tematyce Employee i e, Mamy liczne materiały, jak sobie radzić, jak w ogóle zacząć publikować na LinkedInie, jak powinien taki wzorcowy profil e, wyglądać. Na co należy zwrócić uwagę, co jest istotne. E, to są takie niuanse, które naprawdę są bardzo przydatne i te treści cieszą się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko wśród oczywiście naszych ambasadorów, ale też korzystają z tego inni pracownicy naszej organizacji. I mamy taki też ciekawy przykład, że tak naprawdę oddolnie narodziła się taka inicjatywa poszerzenia tego cyklu artykułów, łącznie tutaj już we współpracy z naszym departamentem Prawnym o takie ciekawe zagadnienia, jak prawo cytatu, kwestia wykorzystywania grafik, czy też w ogóle prawa autorskie. I nie ukrywam, że to dla nas też jest takim dodatkowym aspektem motywacyjnym, jeśli chodzi o re realizację tego, tego projektu. Jeśli chodzi o samą sesję zdjęciową, to my przedstawialiśmy w, w ramach naszej kampanii wewnętrznej naszych oczywiście ambasadorów, wykorzystaliśmy do tego standardowe, powiedziałabym, na te czas. Formy oczywiście e, intranet i odpowiednie tutaj przedstawienie zainteresowań, czy też w ogóle e, sylwetki danego ambasadora, ale także e, powiedziałabym taka wewnętrzna kampania na ekranach, digital signage, -y, również się e, zadziała, więc to dla nas był taki dodatkowy element, dodatkowy aspekt, który na pewno wzmocnił e, wieść o tym, o tym programie. I to jest chyba też dobry moment, że tak naprawdę. To, co z Olą zaczynałyśmy we wrześniu ubiegłego roku, to był pilotaż. Różnie do tego tak naprawdę podchodziłyśmy. Nie chcę mówić, że sceptycznie, bo to nie jest to słowo. Zależało nam na pewno na powodzeniu tego projektu, ale nie widzieliśmy, z jakim odbiorem się to spotka w naszej organizacji. I odbiór w naszej ocenie no, był fantastyczny, jest fantastyczny. Do tego stopnia, że teraz z pilotażu przechodzimy już do takiego, powiedziałabym, daily, daily realizowania tego projektu. Jesteśmy właśnie na etapie rekrutacji. Tak jak wspomniałam wcześniej, ta grupa 30 osób została niejako. Tutaj włoniona przez nas, zachęcana. Oczywiście przedstawiliśmy korzyści, jakie dla nich ma w kwestii budowania marki osobistej, jakie korzyści ma z tego organizacja. Natomiast teraz już chcemy w oparciu o takie zasady dać równy, yy, otwarty dostęp, tak naprawdę, yy, wszystkim pracownikom BGK do tego programu. I też, żeby nie być gołosłownym, że nasz program idzie nam dobrze, my mamy na to liczby, po prostu. <laughs> Przede wszystkim do pilotażu zostało zaproszonych 30 uczestników, z czego 20, 25 osób jest aktywnych. Dla nas jest to duży sukces, bo były to osoby zaproszone, więc też do końca nie wiedzieliśmy, jak będą się zachowywać. Do końca nie wiedzieliśmy, jak, czy będą chciały publikować, czy nie. Ale 25 osób cały czas jest z nami. Podczas ostatnich miesięcy Czyli jak program ruszył od września dokładnie do 17 kwietnia, bo tego dotyczą dane, opublikowali nasi rzecznicy 740 publikacji, to jest naprawdę ogromną liczbą. Z czego, co nas bardzo cieszy, 55% tych publikacji zostało przygotowanych autorsko przez rzeczników. A to oznacza, że my tak, dostarczamy bazę postów naszym uczestnikom, mogą z niej korzystać. Natomiast 55% z opublikowanych postów były to posty zupełnie autorskie. Co dla nas jest to po prostu miód na nasze serce, tak naprawdę. Te posty uzyskały, jak sami widzicie, ponad prawie tak naprawdę 2,5 miliarda zasięgu 17 tysięcy poleceń, prawie 4,5 tysiąca kliknięć i 1600 komentarzy i tego nigdy byśmy nie osiągnęli z profilu bankowego, z oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych, więc zaangażowanie uczestników jest dla nas bardzo ważne brakuje nam tutaj jednego wskaźnika którego jeszcze nie mamy jest to wskaźnik podsumowujący cały program a mianowicie wskaźnik NPS my zapytamy naszych uczestników na koniec pilotażu czyli na koniec czerwca na ile jest prawdopodobne że poleciliby program innym pracownikom spodziewamy się odpowiedzi jak najbardziej, jak, jak najwyższego wskaźnika, bo już teraz mamy sygnały z organizacji, że program jest bardzo fajny, do, ludzie chcą uczestniczyć w, w programie. Dlatego też ruszyła już rekrutacja, tak jak Ania wspomniała. Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich pracowników. Chcemy też wybrać pracowników na podstawie tego, czy są aktywni na LinkedInie, ale z drugiej strony z jakich obszarów do nas będą aplikowali, bo też chcemy nasze cele, cele naszego projektu osiągnąć. I dziękujemy Wam bardzo, bo to jest cała nasza prezentacja. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście porozmawiać z nami o prowadzeniu projektu Employee Advocacy albo na jakiekolwiek inne tematy jesteśmy dla Was, możecie do nas zadzwonić, możecie do nas napisać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.